Our cells always can become a cancer cell. Nasze komórki zawsze mogą stać się komórkami raka. As I told you, each one of our cells character and the function is determined by the gene in it. Jak już wcześniej mówiłem, charakter naszych komórek i ich funkcje są zdeterminowane właśnie tym, jak zbudowane są nasze geny. When normal cell become cancer cell, gdy normalna komórka staje się komórką rakową, that also happens when normal cell's gene alters and become abnormal gene. Dochodzi do tego wtedy, kiedy normalne zdrowe geny przekształcają się w anormalne. So far we learned about genes a lot. Do tej pory sporo uczyliśmy się na temat genów. Our genes are the letters. Nasze geny są literami. Letters composed by four different bases. Literami składającymi się z czterech różnych zasad. Adenin, thymin, adeniny, tyminy, and guanin, guaniny i cytozyny. Just four chemicals, it is arranged a certain way. Te cztery zasady są ułożone w odpowiedni sposób. Just like a computer program. Tak jak program komputerowy. The program is written in the letter. Ten program również jest napisany przy pomocy pewnych liter, cyfr. I want to remind you about letter again. Znów chciałbym wam przypomnieć na temat tych liter. Letter can never spontaneously develop. Te litery nigdy nie mogą powstać na drodze przypadku. Letter must be intentionally devised with quite a bit of intellect. Muszą być zaplanowane, zaprogramowane przez kogoś, kto posiada intelekt. It must be devised by someone. Czyli muszą być stworzone przez kogoś, who is very intellectual, który posiada wielką inteligencję. When you devise a letter, gdy wy stworzycie literę, you have a purpose. To macie też jakiś ku temu cel. What kind of purpose? Jaki cel? To reveal, to show the meaning. Macie na celu objawić znaczenie. To show the intention. Intencje. And our cells are written with these letters. I nasze komórki są napisane właśnie przy pomocy tych liter. Whose intention is this? Z czyją ma to związek intencją? Let me show you this very interesting picture. Pozwólcie, że pokażę wam to bardzo interesujące zdjęcie. Look at this picture. Spójrzcie na to zdjęcie. This is a small island near the Kyushu, Japan. To jest taka mała wyspa nieopodal Japonii. 6 months ago. 6 miesięcy temu. The mother turtle came and dug the sand and laid the eggs. Żółwica dotarła do tego miejsca i złożyła jaja na plaży. From San Diego, California. Przybyła tam z San Diego, z Kalifornii. About 6,500 kilometers away. Około 6,500 kilometrów. And this baby is born now. I te młode przyszły teraz na świat. And going toward the ocean. I one udają się w kierunku oceanu. Not a single baby go to mountains. Ani jedno z nich nie wędruje w kierunku gór. Do they know where the ocean, where the mountain? Czy one wiedzą, gdzie znajduje się ocean, a gdzie góry? They never seen the ocean. Nigdy nie widziały przecież oceanu. They don't know anything. Nie wiedzą niczego. But look. Ale popatrzcie. Every baby is going to the ocean. Każdy spośród tych młodych udaje się w stronę oceanu. Why? Dlaczego? They are programmed in the gene. Ich geny zostały zaprogramowane w ten sposób. It is not the intention of the turtles. To nie ma nic wspólnego z intencją tych żółwi. It is intention of someone who created turtles. Ale związane jest to z zamiarem kogoś, kto je stworzył. And it is written in the gene. I ten program został wypisany w ich genach. These two turtles here, te dwa małe żółwie, they're almost to the water. One już prawie znajdują się w wodzie. They have never been to the water yet. Nigdy do tej pory nie były w wodzie. They don't know what water is yet. Nie wiedzą, czym jest woda. The next moment, ale w następnej chwili they'll hit the water. Znajdą się w wodzie. So the moment that they hit the water, tak więc w tej samej chwili, gdy te żółwie docierają do wody, they have been walking on the sand. Wcześniej próbowały iść po piasku. Suddenly, ale nagle they move strangely. Nagle zaczynają zachowywać się dziwnie. They don't know what they're doing. Nie wiedzą, co one robią. What are they doing? Co one robią? Swimming. Pływają. Have they ever learned a swimming lesson? Czy one uczyły się pływać? No. Nie. Swimming instinct is programmed in the gene. Ten instynkt związany z pływaniem został wcześniej już zaprogramowany w genach. As they were swimming into i gdy the ocean, pływają sobie po oceanie, and they are hungry. To zaczynają być głodne. They don't know what to eat. I nie wiedzą, co mają jeść. They don't know actually where they are.
Nie wiedzą, gdzie się nawet znajdują. What kind of things living in the ocean, they don't know. They have no idea. Nie wiedzą nawet, jakie istoty żywe znajdują się w wodzie. As soon as they saw jellyfish, jak tylko widzą meduzy, they knew that's what they want to eat. Już wtedy właśnie wiedzą, co mają jeść. They say, oh, I want to eat that. I mówią, o, ja chcę to jeść. And then the other guy friend says, oh, I want to eat this too. Wtedy taki drugi mały żółw mówi, ja też chcę to jeść. In fact, they are programmed to eat jellyfish. I faktycznie one są zaprogramowane, aby jeść te meduzy. And they keep on swimming. I dalej płyną. Where are they going? Gdzie one zmierzają? To San Diego. Do San Diego. Do you know where the San Diego? Do you know there where the San Diego is? Czy one wiedzą, gdzie znajduje się San Diego? No, they have no idea. Nie where mają najmniejszego pojęcia, gdzie znajduje but się San Diego. They are going to San Diego. Ale udają się do San Diego. To whom? Do kogo? To mother. Do matek. Do they know who the mother is? Czy wiedzą, kim są ich matki? But they nie. Or to the mother. Ale płyną tam. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? They don't know. One nie wiedzą tego. But they know. Ale wiedzą. This we call wisdom. Coś takiego nazywamy mądrością. Wisdom does not belong to the turtles. Ta mądrość nie jest mądrością, która jest ich własną mądrością. That someone in universe knows where, jest ktoś we wszechświecie, where the mother came from. Kto wie o tym, gdzie znajdują się ich matki. Somehow they are being led, they are being remote controlled to go to San Diego. W jakiś sposób są zdalnie sterowane, także wiedzą, w jaki sposób dostać się do San Diego. It is not their own intention to go to San Diego. I to nie ma związku z ich własną intencją, aby dostać się do San Diego. You have a remote control car. Macie na przykład taki mały samochodzik zdalnie sterowany. And the car goes. I ten samochód porusza się. Does car goes according to their own intention? Ale czy ten samochód porusza się według własnego zamiaru? I don't think so. You know nie myślę, że tak jest. Is, right? Let me show you this picture. This is very pokażę wam kolejne zdjęcie. No też jest bardzo interesujące. This picture is something shocking. To zdjęcie jest czymś naprawdę szokującym. This is mouse. To jest mysz. This is ear, this is eye. Tutaj mamy ucho, oczy, nos. They put this very interesting device. Naukowcy umieszczają na szczurze takie bardzo interesujące urządzenie. Actually, they put some kind of electrode. Tutaj widzimy taką elektrodę, into the mouse brain, która dotyka mózgu tej myszy. Let me show you this detailed picture right here. Tutaj jeszcze mamy kilka innych szczegółów tego zdjęcia. So actually what it is this machine is sending some electrical pulse. To urządzenie wysyła do mózgu szczura coś w rodzaju prądu elektrycznego. Electrical stimulation to the certain portion of the brain. To jest taka elektryczna stymulacja, która dotyka pewnych części mózgu. Two portions in one left and the right brain. Tutaj mamy taki podział na dwie części, lewa i prawa. This area is a left whisk area. To jest taki obszar odpowiedzialny. So this part of brain feels sensation coming from the whisk. Za odczucia związane z wąsami. And this part, a ta część produces endorphin. Wytwarza endorfinę. So when scientists send remote control signal, tak więc gdy naukowcy wysygnają takie sygnały to here, tutaj do tego miejsca, then rat's feeling good. To wtedy ten szczur czuje się dobrze. Why? Dlaczego? Because as you learn, bo jak już wcześniej dowiedzieliście się, electricity activates gene, elektryczność right? pobudza gen. So when endorphin gene was activated, i gdy gen endorfiny był uaktywniony, then rat feel happy. Wtedy ten szczur czuł się zadowolony, szczęśliwy. And then the other side the same way. I podobnie z drugiej strony. So what they do is, first, po pierwsze, they send electric signal to the left whisker. Wysyłają te sygnały elektryczne do lewej części ust. Then rat make a left turn. I wtedy szczur odwraca się w lewą stronę. If this mouse make a left turn, a jeśli ta mysz odwraca się w lewą stronę, then scientists send signal, electrical signal to the endorphin signal. I wtedy naukowcy wysyłają sygnał do tego miejsca, gdzie wytwarzana jest endorfina. And they feel good. I te myszy czują się bardzo dobrze. But if they make a right turn, ale jeśli odwracają się w prawą stronę, scientists is not producing endorphin for them. To naukowcy wiedzą, że nie wytwarzana jest endorfina.
So rat sooner or later find out. Tak więc wcześniej czy później ten szczur odkrywa. Whenever this whisker is stimulated, że kiedykolwiek ten kącik z tej strony, z lewej strony jest pobudzony, to feel happy, aby ten szczur czuł się zadowolony, they find out it is better, they better make a left. To wtedy naukowcy wiedzą, że lepiej byłoby, gdyby ten szczur odwrócił się w lewą stronę. So through this way, tak więc w ten sposób. Scientists were able to control rat's behavior. Naukowcy byli w stanie kontrolować zachowanie szczura, jego ruchy. Isn't that amazing? Czy to nie zdumiewające? When I saw this paper, gdy ja przeczytałem ten artykuł, I said, this is it. Powiedziałem, to jest to. Why? Dlaczego? Dlaczego? This tells me a lot. Dlatego, że ten artykuł ma mi wiele do powiedzenia. Why? Dlaczego? Look at this. Popatrzcie na to. So this rat started here. Tak więc ten szczur zaczął w tym miejscu, up, następnie wdrapał się po tej drabince do góry, zszedł na dół i zszedł. Controlling all the way. I naukowcy cały czas zdalnie mogli tym szczurem kierować. When I saw this, gdy to zobaczyłem, I could understand, mogłem wtedy zrozumieć, why dlaczego baby turtles go to San Diego. Te młode żółwie udały się do San Diego. Even though they don't know where the San Diego pomimo is. Tego, że przecież nie wiedziały, gdzie znajduje się San Diego. See? Widzicie? You got the point? Czy rozumiecie teraz, o co chodzi? This is very fascinating point. To jest okay. Czymś naprawdę fascynującym. So, when baby turtles are going toward the ocean, tak więc, gdy te młode szczury zbliżają się do morza, it is not the baby... Przepraszam, może mówię. So, you know, this whole universe. Tak więc cały ten wszechświat. Whole nature. Cała przyroda. Is working in this manner. Funkcjonuje właśnie w taki sposób. You're not, not yet clear yet, right? Okay. Jeszcze chyba nie wszystko do końca rozumiecie. Let me show you another picture. Pokażę wam więc jeszcze jedno zdjęcie. Okay, look at this picture. Popatrzcie na to zdjęcie. This is the flower stigma. Są części kwiatów pokazane. Okay. And this is pollen. Słupek. Pollen. Tutaj jest pyłek. Pollen originally it is just round grain. Pyłek pierwotnie wygląda podobnie jak takie okrągłe ziarno. When this pollen grain touches the stigma, gdy ten pyłek dotyka słupka, and this pollen grows tube. To wtedy rośnie właśnie w taki sposób, jak to tutaj widzimy. At the beginning this short. Początkowo wygląda w ten sposób, then it become longer, a następnie longer, wydłuża się and longer and longer. I jest coraz dłuższy i dłuższy. Then eventually it goes longer and longer and longer. W końcu sięga coraz głębiej i głębiej. And let's see what happened. I zobaczmy, co się dalej dzieje. It goes way down. I sięga bardzo głęboko. What's in the pollen? Co znajduje się w pyłku? Sperm. Znajduje się plemnik. See, pollen is male, isn't it? Sperm. Pyłek jest czymś w rodzaju męskiego nasienia. So through this tube, tak więc poprzez the ten przewód male flowers, sperm is coming down. Dostaje się właśnie poprzez ten przewód męskie nasienie. And it reaches the ovaries. I dociera tutaj do odpowiednika jajników. Okay, let's see a little bit more detail here. Popatrzmy, jak wygląda ten rysunek w szczegółach. So this is ovary. To jest właśnie jajnik. This is ovary. And this is egg cells. A tutaj mamy komórkę jajową. And here's a sperm cells. A następnie plemniki. And now this and this pollen tube is now bent. I ten przewód pyłkowy jest teraz taki zakrzywiony. Bent. They are successfully having sexual intercourse. I dochodzi do takiego współżycia seksualnego. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? And soon the sperm gets into ovary. I wkrótce te plemniki dostają się do jajnika. And then seed develops. I następnie rozwija się nasienie. How do they know where to go? Skąd one wiedzą, gdzie mają się udać? Somebody designed this. Ktoś to zaprojektował. It's all in the gene. Wszystko to już znajduje się w genach. Which is programmed that way. Wszystko to zostało zaprogramowane w ten But sposób. Still need the control. Ale ciągle jeszcze potrzebne jest takie zdalne sterowanie. See, I have a cursor here, right? Tak więc moving, right? Tutaj poruszam tą strzałką. The little hand, right? To jest taka mała rączka. Okay.
Is that moving by its his own intention? Czy ta rączka sama porusza się? No, this cursor is moving because I control it. Nie, ona się porusza dlatego, że ja z tym steruję. Same thing. To samo jest w tym przypadku. This whole living creature. Wszystkie żywe stworzenia. Is functioning this way. Funkcjonują na takiej zasadzie. So this is why. To właśnie dlatego. Whether you're animal or you're plant. Bez względu na to, czy jesteście zwierzęciem, czy rośliną. It's the same manner they function. To na takiej samej zasadzie to funkcjonuje. Isn't that interesting? Czy to nie jest interesujące? Therefore, dlatego there is a plan. Istnieje coś takiego jak plan. For everything. Dla wszystkiego. Before they are born. Zanim jeszcze to przyszło na świat. What is health? Czym jest zdrowie? If we live according to this original plan. Jeśli my żyjemy zgodnie z tym pierwotnym planem, we'll be healthy. To będziemy zdrowi. Is it original plan that we drink alcohol? Czy zgodne z tym pierwotnym planem jest to, że człowiek pije alkohol? It is not. Nie. Is it original plan to smoke cigarette? Czy zgodne z tym planem jest palenie papierosów? It is not. Nie. Then how that kind of plan came into us? Dlaczego więc tego typu plan do nas dotarł? I used to smoke, I used to drink alcohol. Przecież ja kiedyś sam paliłem papierosy, piłem alkohol. And at that time I definitely had a desire. I w tamtym czasie niewątpliwie miałem takie pragnienie. Now I don't have desire. A teraz nie posiadam tego pragnienia. Who sent me that wrong desire? Skąd wzięło się to złe pragnienie? Z czyjej inicjatywy? Now who stopped that wrong desire? A z drugiej strony, kto powstrzymał to złe pragnienie? Now I'm eating healthy. Teraz odżywiam się zdrowo. I'm becoming healthier. I staję się coraz zdrowszym człowiekiem. See, this is the basis of righteousness by faith. Tutaj widzimy podstawę usprawiedliwienia z wiary. We can't do anything. My możemy czynić wszystko. It is all outside control. I wszystko to jest jakby poza kontrolą. And for me to search, to seek God. A jeśli chodzi o mnie, to szukać Boga. It probably was not my will. Nie było związane to z moją wolą, z moim wyborem. And finally I'm on my way, which is already originally planned by God. Ale w końcu znalazłem się na drodze, która została zaplanowana przez Boga. Now, let me show you, this is another fascinating picture. Pokażę wam jeszcze jedno takie fascynujące zdjęcie. Okay, this is a very interesting. To jest bardzo interesujące. This is a adult lancet fluke. To jest taki dorosły pasożyt o takiej nazwie. And this insect. I ten owad. Live in the cow's stomach. Żyje w żołądku krowy. But when the time comes for this insect to multiply. Ale gdy nadchodzi czas, aby ten owad się rozmnożył. It has to come out of the cow's stomach. To wtedy musi on wydostać się na zewnątrz z żołądka krowy. Okay. And it need to come back to ant stomach. I musi wrócić do żołądka mrówki. So, in the ant stomach the egg hatches. A w żołądku mrówki składane zostają jaja, a następnie wykluwają się larwy. Then it come back to the cow's stomach. I wtedy znów wracają one do żołądka krowy. These guys are so small. Ale te pasożyty są tak małe. Usually about 12 flukes are living in ant's stomach. Około 12 takich właśnie pasożytów żyje w żołądku mrówki. You have to see it with a almost microscope, you know. Więc musielibyście użyć prawie mikroskopu, żeby je zobaczyć. In the stomach of cow. Tak więc w żołądku krowy. Lays eggs. One składają jaja. But these eggs cannot hatch in the cow's stomach. Ale z tych jajeczek nie mogą wykluć się larwy w żołądku krowy. So it has to come out. Tak więc one muszą być wydalone. When this is dropped in the cow's dung. I gdy one zostają wydalone razem z odchodami krowy. What happens is the snail. To następnie ten ślimak. Eating cow's dung. Spożywa te odchody krowy. When they eat cow's dung. A gdy spożywa odchody krowy. They absorb these eggs. To wtedy spożywa te odchody razem z tymi jajeczkami. So in the snail's body. A w organizmie tego ślimaka. Intestine, okay. W jego jelitach. It is forming a little ball. Uformowana jest taka jakby kula. And after absorbing all other nutrient. I po absorpcji wszystkich innych składników odżywczych, and this snail, ten ślimak
throw up these eggs. Jakby wymiotuje te jajeczka. Which is covered by some slimes and mucus. Które otoczone są czymś w rodzaju śluzu. Then ant love to eat this. A mrówka z kolei uwielbia to spożywać. That which is covered the slimes, you know, mucus. Te jajeczka, które otoczone są takim śluzem. And ant swallows it. I mrówka połyka to. Then now it get into the ant's stomach. I wtedy to dostaje się do żołądka mrówki. So finally it reached the ant's stomach. I w końcu te jajeczka znajdują się w żołądku mrówki. And the egg is hatched. I wtedy dochodzi do wyklucia się. Now they have to go back to the cow's stomach. Ale teraz te larwy muszą znów dostać się do żołądka krowy. Do they know how the cow look like? Czy one wiedzą, jak wygląda krowa? Have they ever seen what cow look like? Czy kiedykolwiek widziały, jak wygląda krowa? Nie. They don't know what even cow is. Nie wiedzą nawet, co to jest krowa. How can they go back to the cow's stomach? W jaki sposób to się dzieje, więc że one wiedzą, jak mają wrócić do żołądka krowy. To grow up. Aby tam wzrastać. And lay eggs. I składać jajeczka. They have to go back to cow's stomach to lay eggs. Muszą wrócić do żołądka krowy, aby złożyć tam jajeczka. Otherwise their lifestyle is cut. Jeśli nie, to ten cykl życiowy zostanie zniszczony. Do you know what happens? Wiecie, co się dzieje? In the stomach of ant. A w żołądku mrówki. One of those 12 insects. Jeden z tych 12 owadów. Doing strange things. Zaczyna zachowywać się bardzo dziwnie. They climb up to the ant's brain. Wędruje aż do mózgu mrówki. And then they begin to produce strange chemical. I zaczyna wytwarzać taki dziwny związek chemiczny. How? W jaki sposób? Stimulating certain genes. Oczywiście, poprzez stymulację odpowiednich genów. They don't know what they're doing actually. One nie wiedzą właściwie, co robią. It's not their own plan. Dlatego, że to nie jest zgodne z ich własnym planem. When this strange chemical is produced. Gdy ten dziwny związek jest wytworzony. Then ants feel funny. To wtedy ta mrówka czuje się zabawnie. Ant feel like he's drunk. Czuje się tak, jakby była pijana. You know how ants work hard, wiecie, right? Jak mrówki ciężko pracują. So this ant doesn't work anymore. Ale ta mrówka przestaje pracować. Do you know where this ant's going? I wiecie, gdzie ta mrówka się udaje? This ant is climbing up at the tip of this grass. Ta mrówka wspina się na sam czubek trawy. And then bite the tip of the grass. Następnie. And he's dangling there. Następnie przyczepia się do źdźbła tej trawy i zwisa sobie z niej. Then cows come and eat the grass. Następnie przychodzi krowa i spożywa tę trawę. And cow swallows whole ant with the grass. I ta krowa spożywa tę mrówkę razem z trawą. Then ant is digested. Mrówka jest strawiona. And these flukes are now in the cow's stomach. I wtedy dopiero ten owad znajduje się w żołądku krowy. Isn't that interesting? Czy to nie jest interesujące? This is a life cycle. To jest taki cykl życiowy. Who controls this? Kto to kontroluje? This is what scientists found recently. To jest jedno z ostatnich odkryć naukowych. If you look around. Jeśli rozejrzycie się dookoła, there is wonderful mysteries happening around us. To dzieje się wokół nas wiele takich różnych, niezwykłych rzeczy. You don't even have to look around. Nie musicie nawet daleko się rozglądać. If you look inside of you, jeśli spojrzycie na wnętrze swojego organizmu, there's wonderful things happening, to tam cudowne rzeczy mają miejsce. Without you knowing. Nawet nie wiecie o tym. When you find this kind of things, a gdy odkrywacie coś takiego, we realize that we are not under my own control. To wtedy uświadamiacie sobie, że sami nie sprawujecie nad sobą kontroli. This is what the Bible is trying to teach us. To właśnie tego próbuje nauczyć nas Biblia. And what is our plan? How are we supposed to eat? W jaki sposób zatem powinniśmy się odżywiać? Yesterday I talked to you. Wczoraj mówiłem wam. We're not supposed to eat high-fat diet. Że nie right? powinniśmy yeah. spożywać pokarmów o dużej zawartości tłuszczu. According to the Leviticus. Według trzeciej księgi Mojżeszowej. Says. 17 wiersz trzeciego rozdziału. You must not eat any fat or any blood. Nie będziecie spożywać żadnego tłuszczu ani krwi. So when we eat too much fat. Tak więc gdy spożywamy za dużo tłuszczu. We have high blood pressure. To wtedy pojawia się nadciśnienie. We have atherosclerosis. Arterioskleroza. We all have this kind of problem, we know that. I wszyscy możemy mieć wtedy tego typu problemy. It is not the original plan. I nie jest to zgodne z tym pierwotnym planem. Let me show you something a little bit more interesting.
Pokażę wam teraz coś, co może wzbudzić wasze zainteresowanie. This is you find Leviticus chapter 11. To znajduje się w 11 rozdziale trzeciej Księgi Mojżeszowej. This is about fish. I ten fragment mówi na temat ryb. Leviticus 11:9. 11 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej, wiersz 9. Z tego wszystkiego, co żyje w wodzie, możecie jeść. Wszystko, co żyje w wodzie, w morzach i rzekach, ma płetwy i łuski. Jeść możecie. Funny, isn't it? Zabawne, prawda? Why not? Dlaczego nie powinniśmy jeść? Why God is asking us to eat fish with the scale and the fins? Dlaczego Bóg chce, abyśmy spożywali tylko takie ryby, które zawierają łuskę i płetwy? Isn't that interesting? Czy to nie jest ciekawe? But recently scientists found out. Ostatnio naukowcy odkryli. Very, very interesting thing. Coś bardzo interesującego. Tomorrow we'll study about cancer. Jutro będziemy mówić o chorobach nowotworowych. And one of most cancer-causing substances is we call carcinogen. Taką substancją, która powoduje raka, jest substancja zwana karcinogenem. Of course, the oxygen-free radical is the really one of the most cancer-causing substances. Oczywiście wolne rodniki tlenowe są jednymi z najbardziej groźnych substancji mogących wywołać raka. But the carcinogen, you know. Very famous, right? Ale ten związek rakotwórczy, który jest bardzo znany i o którym słyszeliście, the one of the most potent carcinogen we call the jeden z najsilniejszych związków rakotwórczych. Nitrozoamina. This is composed of two different chemicals. Ona składa się z dwóch różnych związków. Nitroso and amin. Z azotu i z amin. This nitroso comes from sauerkraut. Ta pierwsza część tej nazwy pochodzi od kiszonej kapusty. But don't worry about sauerkraut. Ale nie bójcie się kiszonej kapusty. The nitroso alone is not a carcinogen. Ta pierwsza część, nitrozo, to nie jest jeszcze czymś rakotwórczym. Nitroso comes from all kind of vegetables. Nitrozo może występować w różnego rodzaju warzywach. When vegetable is salted. Gdy warzywo jest na przykład posolone, okay. The salted vegetable. To posolone warzywo, and then there's a nitroso is formed. Wówczas może zawierać to nitrozo. Where's the amin comes from? A skąd pochodzi ta amina? Amin comes from the fish. Amina pochodzi od ryb. What kind of fish? Od jakich ryb? All fishes more or less have amin. Wszystkie ryby posiadają te aminy. But do you know what the squid is? Koreans love squid. Tak, kalmary może. Koreańczycy uwielbiają kalmary. According to the Bible. Według Biblii. We're not supposed to eat a squid. Nie powinniśmy jeść kalmarów. Why? Dlaczego? It doesn't have a fin. Dlatego, że nie mają płetwy. It doesn't have a scale. Nie posiadają łusek. Do you know why? Wiecie dlaczego? The squid has the highest amount of amin. Kalmary zawierają największe stężenie amin. And also Koreans eat lots of kimchi. Koreańczycy oczywiście jedzą bardzo dużo kimchi. Which is a salted vegetable, right? A kimchi to takie osolone, mocno warzywa. So this is why. I to właśnie dlatego. Korean and Japanese. Koreańczycy i Japończycy. Have highest instance of cancer of the liver. Wśród nich najczęściej zdarzają się przypadki raka wątroby. Cancer of the stomach. Żołądka. Highest in the whole world. Najczęściej zapadają właśnie na te dwa rodzaje nowotworów. Because na całym świecie. Korean and Japanese eat this way. Dlatego, że Koreańczycy i Japończycy w ten sposób się odżywiają. So that's why if you eat the fish like it has a scale and a fin. I dlatego, gdy jecie na przykład ryby, które zawierają łuski i płetwy. The other one which has lowest content of amin. To one są tymi rybami, które mają najmniej amin. That's why Bible is right, scientifically right. I dlatego Biblia pod każdym względem, również naukowym, ma rację. Isn't this amazing? Czy to nie zdumiewające? So, as a physician myself, as a scientist, jako lekarz, jako naukowiec,
As I study more, research more, deeper and deeper. Gdy coraz głębiej te zagadnienia studiuję i badam, the Bible reveals deeper science. To wtedy coraz bardziej zauważam, jak wspaniałą księgą, naukową księgą jest Biblia. And I know it is true. I wiem, że jest to prawdą. So this is about food. Tak więc mówiłem przed chwilą na temat żywności. And let me show you this. Ale pokażę wam jeszcze coś. This morning, dziś rano, we learned about bypass surgery. Uczyliśmy się na temat bypassów. When you do the bypass surgery, a gdy macie bypassy, doctors has to open up your chest. Lekarze muszą otworzyć waszą klatkę piersiową. Actually, really have to touch your heart. I muszą tak naprawdę dotknąć waszego serca. And this is dangerous surgery. I to jest bardzo niebezpieczna operacja. That's why you need to eat healthy, you know. I dlatego powinniście odżywiać się zdrowo. And the average mortality rate with this surgical procedure is about 10%. I przeciętny stopień śmiertelności właśnie w wyniku tych operacji wynosi około 30%. Before the surgery is done, about 1 out of 10 dies. In the operating room. Przed dokonaniem się operacji, w trakcie operacji, jedna osoba na 10 umiera. But the interesting thing, curious thing is, ale interesującą rzeczą jest, is that even the surgery was totally, absolutely successful, że nawet jeśli taka operacja całkowicie się udała, and patient survived i pacjent surgery, przeżył tę operację, almost about 20% of people died within 6 months after surgery. To jakieś 20% tych osób umiera w ciągu 6 miesięcy po operacji. Not because of the surgery itself. Nie w wyniku samej operacji. People just die. Ale po prostu umierają te osoby. Why? Dlaczego? So they did some very interesting study. Więc naukowcy przeprowadzili takie bardzo ciekawe badania. Look at this here. The title is the healing. Popatrzcie na ten tytuł. The healing power intimacy. Uzdrowicielska moc intymności. What does intimacy means? Czym jest ta intymność? Co to oznacza? I think Polish are very intimate people. Myślę, że Polacy są takimi ludźmi intymnymi. I feel that way. Ja to tak przynajmniej odbieram. Because British are so proud people. Dlatego, że na przykład Brytyjczycy są takimi dumnymi ludźmi. Hard to become a friend. Bardzo ciężko jest tam znaleźć przyjaciela. And the Germans are too. Niemcy są tacy. Too serious. Bardzo poważni. Yeah. They don't smile very often. Nie uśmiechają się za często. But I come to Poland. Ale gdy ja przyjechałem do Polski, people smile. Ludzie się uśmiechają. People are happier. Są szczęśliwsi. And I feel like I'm at home, really. I czuję się tutaj tak, jakbym był w domu. To me it is very strange. I dla mnie to jest czymś dziwnym. Same white skin. Ta sama biała skóra. You know, same blonde hair. Te same włosy. Happier people. I to są tacy szczęśliwsi ludzie. They smile very easily, right? Z łatwością się śmieją. Can talk each other very. I łatwo się porozumiewają między sobą. British are very formal. A Brytyjczycy zachowują się w taki formalny sposób. A gdy przyjechałem do Polski, mogę powiedzieć dzień dobry. Very nice. To jest bardzo miłe. Polish are very intimate. You enjoy the intimacy. Tak więc Polacy cieszą się taką intymnością. I have a nickname, you know, Longinowski, you know. Nadano mi takie przezwisko, Longinowski. Because I give lecture too long. Dlatego, że zbyt długo prowadzę wykłady. Scientists found intimacy is very important for the healing and health. Naukowcy odkryli, że ta intymność jest czymś bardzo ważnym w kwestii zdrowia. So it is good to have this kind of joke, you know. Tak więc bardzo dobrze jest żartować. Well, I've been to many different countries. Ja udawałem się do wielu różnych krajów. But when I go to Japan, ale gdy udałem się do Japonii, it's very hard to be friend. To bardzo trudno jest tam zaprzyjaźnić się. I say, mówię, dzień dobry. Dzień dobry. You know what they say? A wiecie co oni mówią? Hey, come nie przetłumaczę. it's hard to be friend. Tak więc ciężko jest tam się zaprzyjaźnić. Koreans are easy. We say hi. A z Koreańczykami łatwo można się zaznajomić. Dzień dobry. Actually, when I went to United States for the first time. Gdy po raz pierwszy udałem się do Stanów Zjednoczonych. You know, actually, in Oriental country. W orientalnych krajach. Homosexuality is no problem. Nie ma żadnego problemu z homoseksualizmem. We don't have much homosexuality problem. Nie ma u nas za dużo homoseksualistów. So when two boys are close, tak więc gdy dwaj chłopcy są blisko siebie, we hold hands. To my nawet trzymamy się za ręce.
And I went to America. Ale gdy udałem się do Ameryki, and I was working as an intern, you know? Pracowałem jako internista. And I had a friend from Pakistan. I miałem przyjaciela z Pakistanu. And we become very close. I wtedy zbliżyliśmy się bardzo do siebie. And everybody laughed. I wszyscy z nas się śmiali. I said, well, what's wrong with you guys? Co złego dzieje się z tymi? They said, no, we think you're homosexual. Myślimy, że wy jesteście homoseksualistami. Oh, no. A my mówiliśmy, nie. It is difficult to be intimate. Właśnie ciężko jest w niektórych środowiskach być taką intymną osobą. The intimacy means relationship which has no shame. Intymność to taki związek bez wstydu. You can expose your shame to the other party, and the other party will never laugh at you. Możecie mówić o czymś wstydliwym innym osobom i te osoby nigdy nie będą się śmiać z was. The other person will cover your problem. Te inne osoby będą zakrywać wasze problemy. So this person can be the only person you can expose your. I dlatego na przykład ta osoba może być jedyną osobą, której możecie powiedzieć o swoim problemie. This person will never criticize you. Ale ona nigdy nie będzie was krytykować. It is very nice to have that kind of a relationship. I dlatego jest czymś bardzo dobrym posiadać takie. I think especially when you're married. Relacje. I na przykład, gdy jesteście małżeństwem. Your marital relationship has to be so close to be. Relacje małżeńskie powinny so być intimate, bardzo bliskie, intymne. So each one of you can cover the each other's problems. Tak, abyście mogli zakrywać nawzajem swoje problemy. So in other words, the pride is number, not really number one thing. Inaczej mówiąc, ta duma jest w tym wypadku czymś nie najważniejszym. Too many people keep their pride. Wiele osób po prostu jakby zachowuje swoją dumę. As a number one priority in their life. Jako coś najważniejszego w ich życiu. So they never experience intimate relationship. I z tego powodu nigdy nie mogą doświadczyć takich intymnych relacji. Look at this. The percentage of patients dying within 6 months of heart surgery. Procent pacjentów wymierających po upływie 6 miesięcy w wyniku operacji serca. 5%? 5%? 10%? 15%? 15%? 20%? 20%? And they asked two questions. I zadano tym osobom dwa pytania. One. Po pierwsze. Do you participate in group activity? Czy uczestniczycie w spotkaniach takich specjalnych grup? Yeah, you are now participating group activity. Teraz wy właśnie należycie do takiej grupy uczestników. Another question. I kolejne pytanie. Do you have religious strength and comfort? Czy posiadacie taką religijną siłę i pocieszenie? They die 22%. I te osoby, w przypadku których odpowiedź na pierwsze i na drugie pytanie brzmiała nie, one po upływie 6 miesięcy zmarło aż ponad 20% tych osób. Tak i po operacji serca. A jeśli odpowiedź brzmiała tak i tak na obydwa pytania, 3%? To tylko 3% w przeciągu 6 miesięcy zmarło w wyniku operacji serca. Times difference. Czyli 7 do 8 razy więcej. Wow. Look at this. Popatrzcie na to. No, yes, no is a sort of bad half. Więc jeśli odpowiedź brzmiała nie na pierwsze i tak na drugie, i tak na pierwsze, nie na drugie, to wtedy mniej więcej ta proporcja kształtowała się w połowie. So right now what you're doing is, tak więc to, co teraz robicie in group participation, w tej grupie uczestników, and you're learning about wonderful creator, right? To uczycie się na temat wspaniałego Stwórcy. And you're learning the love of God. Uczycie się Bożej miłości. And you say, yes, i mówicie, amen. Tak, amen. And then we listen to this beautiful music. Następnie sing, słuchamy, you know? Takiej pięknej muzyki, śpiewu. You know, this is very healthy. I to jest czymś naprawdę zdrowym. We are originally programmed to live like this. My pierwotnie zostaliśmy zaprogramowani, aby żyć w ten sposób. There are many people who are so selfish. Jest wielu ludzi, którzy są bardzo egoistyczni. Too proud to be in the group. Zbyt dumni, aby uczestniczyć w takiej grupie. Too selfish to be in the group. Zbyt samolubni, aby znaleźć się w takiej grupie. Just like I was, I used to be. Tak jak ja kiedyś byłem. I never liked to be in the group. Nigdy nie chciałem znaleźć się w grupie. I always sensed that I am special. Zawsze wydawało mi się, że jestem kimś szczególnym. I'm better than anybody else. Jestem lepszy niż ktokolwiek inny. I don't want to talk to everybody. Nie chcę rozmawiać z nikim. I want to talk only to the person who looked like a special. Chcę rozmawiać tylko z takimi ludźmi, którzy wyglądają na szczególne osoby.
So it is wonderful thing to be in the church. Tak więc cudowną rzeczą jest być w kościele. It's a group activity. I uczestniczyć w zadaniach takiej grupy. And you get religious strength and comfort. I wtedy otrzymujecie w wyniku tego taką religijną siłę i pocieszenie. I think this is the original plan. I myślę, że na tym polega ten pierwotny plan. This is the original plan. To jest ten pierwotny plan. Many of you met me in camp meeting. Wielu z was spotkało mnie podczas kampu. I will never forget the camp meeting. Nigdy nie zapomnę kampu. When I go, when I am in United States or Korea. Gdy jestem w Stanach Zjednoczonych albo w Korei. Sometimes I say all by myself. To czasami mówię tak do siebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Suddenly it makes me feel so good. I nagle czuję się tak dobrze. I have a question here. Mam tutaj pewne pytanie. Why these 3% of people? Dlaczego te 3% osób? Even though they said yes and yes. Pomimo tego, że te osoby powiedziały tak i tak na obydwa pytania. They still die. To one pomimo tego umierały. 97% did not die. 97% nie zmarło. But only 3% died. Ale te 3%, tylko 3% tych osób zginęło. Don't you find there's something wrong? Czy nie myślicie, że jest w tym coś nie tak? I know what's wrong. Wiem, co w tym jest złego. Of course they participated in group activity. Oczywiście te osoby uczestniczyły w takich grupach. But they are still alone. Ale one nadal były samotne. They were not really participating. One tak naprawdę nie uczestniczyły w tych spotkaniach. Their body is in the group. Ich ciało znajdowało się tam, but their heart is isolated. Ale ich serce było odizolowane od reszty osób. So, it is a fact. I dlatego to był fakt. In fact, they participated in group activity. I te osoby faktycznie uczestniczyły w spotkaniach tej grupy. But in truth, ale jeśli chodzi o prawdę, no, to nie. They were isolated. One były odizolowane. In fact, they learned something about Bible. One faktycznie nauczyły się czegoś z Biblii. But in truth, ale jeśli chodzi o prawdę, nothing touched their heart. To nic nie poruszyło ich serc. That's why 3% still died. I to właśnie dlatego te 3% zginęło. I think this is very important lesson we should learn. Myślę, że jest to bardzo ważna lekcja, której możemy się nauczyć. So, that's why I'm so happy. To właśnie dlatego ja jestem tak szczęśliwy, że mogę spotkać się z chrześcijanami, rozmawiać z nimi. If you look at my picture, old picture when gdybyście zobaczyli moje stare zdjęcie, like 30 years old, gdy miałem jakieś 30 lat, before I met God, zanim jeszcze spotkałem Boga, if you look at my old passport, gdybyście zerknęli na mój stary paszport, I look like a SS. Wyglądałem jak oficer SS. No, I'm smiling. Nie było tam żadnego uśmiechu, a teraz jestem szczęśliwy, śmieję się. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję. So it's so happy. I'm so happy to be with other people. Tak więc jestem teraz tak szczęśliwy, że mogę znajdować się w środowisku innych osób. That's why I am not being tired, even though I give 5 hours, you know. To właśnie dlatego nie jestem zmęczony, pomimo tego, że mam 5-6 wykładów dziennie. Because I'm not tight. Dlatego, że nie jestem taki spięty, sztywny. I'm just having fun myself. Ale po prostu sam mam zabawę z tego tytułu. Cieszę się każdą chwilą życia. It is important to be together. Tak więc jest niezwykle ważne, byśmy byli razem. When people get older. Gdy ludzie starzeją się, when they become 60, 65, i mają 60-65 lat, 70 lat, they get old very fast. To wtedy szybko starzeją. But you know, there is exceptional people. Ale są tacy ludzie, którzy są wyjątkami. Even though they're 70 years old, nawet jeśli mają 70 lat, they're still active. Oni ciągle są aktywni. And they look like a 60 years old. I wyglądają, jakby mieli 60 lat. And but some people, even though they're only 60. A są takie osoby, które pomimo tego, że mają 60 lat, they look like a 70 year. Wyglądają na 70. And one of the scientists in America became so curious about that. Jeden z naukowców, który na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, był bardzo ciekaw z tego powodu. Is there anything we can measure? Czy możemy coś zmierzyć, zbadać w in tym the blood względzie? Of those person, na przykład we krwi tych osób. To be able to explain the differences. Abyśmy mogli wyjaśnić, na czym polega ta różnica. Why some people look younger? Dlaczego niektóre osoby wyglądają młodziej? And actually they are young.
I faktycznie są młodzi, czują Why się tak. Some people is older than their age? A dlaczego niektóre osoby wyglądają starzej, pomimo tego, że są młodsze? You know what they found out? I wiecie, co odkryto? They found out growth hormone. Odkryto growth hormone. Hormon wzrostu. This hormone we call growth hormone is produced. Ten hormon wzrostu był wytwarzany. When growth hormone is produced more, a gdy hormon wzrostu wytwarzany jest w większej mierze, then you look younger. To wtedy wyglądacie młodziej. When I was in medical school, gdy ja studiowałem medycynę, I know some of you physicians here, wiem, że niektóre osoby spośród obecnych tutaj są lekarzami i w ten sposób we też były nauczane. We all learned that the growth hormone production drops very sharply after 20 years old. Nas wszystkich uczono, że poziom hormonu wzrostu gwałtownie spada po 20 roku życia. After age 40, a po upływie 40 lat, growth hormone production is almost zero. To wtedy po upływie 40 lat prawie w ogóle organizm nie wytwarza hormonu wzrostu. That's how we learned. Tego się nauczyliśmy. But this scientist, Dr. Dan Rodman in ale ten naukowiec, dr Dan Rodman z Uniwersytetu Wisconsin, he found out. On odkrył, these people look older. Że te osoby, które wyglądają na starsze, they don't have a growth hormone. One nie mają tego hormonu wzrostu. But people who look young, ale ci ludzie, którzy wyglądają młodziej, definitely younger than their age, a niewątpliwie są młodsze, jeżeli wskazywałby ich wiek, when he drew their blood, gdy pobrano ich krew, wow, there's so much growth hormone produced as much as 20 years old. Okazało się, że te osoby wytwarzały tyle hormonu wzrostu, ile wytwarzają osoby 20-letnie. Why? Dlaczego? You know what they found out? I wiecie, co jeszcze odkryto? These are the people who is helping other people. Że to są ludzie, którzy pomagają innym osobom. You know what Jesus says? Wiecie, co mówi Jezus? Love one another. Miłujcie się wzajemnie. When you participate, jeśli wy będziecie uczestniczyć, people who are selfish, to wtedy te osoby, które są egoistyczne, people, they are so proud of themselves, te osoby, które są dumne z samych siebie, they do not mingle, to one wtedy nie będą chciały uczestniczyć w takich spotkaniach grupowych. But when you go beyond the pride, ale jeśli wy wykroczycie poza dumę and reaching another person, i sięgniecie po tą drugą osobę, touching other people's life, dotkniecie życia tych innych osób. So it is great joy for me to be able to speak to the patient. Tak więc dla mnie jest wielką radością, gdy mogę rozmawiać z moimi pacjentami w ten sposób. Patient finally received iskra. I w końcu ten pacjent przyjmuje iskrę. And they shake my hand. I chwyta mnie za rękę. Dziękuję. I mówi dziękuję. Then my genes are. Wtedy moje geny znów są aktywnione i tańczą. My growth hormone genes are also. Mój hormon, mój gen hormonu wzrostu również otrzymuje iskrę. So I get the growth hormone level goes up. I wtedy poziom hormonu wzrostu rośnie. That's why I can look young. I dlatego mogę wyglądać młodziej. More energetic. I mam dużo energii. You're here to learn about this beautiful health message and the gospel. Jesteście tutaj, aby uczyć się na temat tej pięknej Ewangelii poselstwa zdrowia. Our purpose is naszym celem jest to help others. Pomagać innym. This is beautiful purpose. To jest piękny cel. This is very healthy purpose. I zdrowy. Aren't we so glad together? Czy nie jesteśmy szczęśliwi razem? We join in this group action. My przyłączyliśmy się do tej grupy aktywności. And it's not just a group. I to nie jest jedynie jakaś grupa. It's more than group. To jest czymś więcej niż grupa. We are brothers and the sisters. Jesteśmy braćmi i siostrami. As the children of God. I jako dzieci Boże. To be able to help people in the darkness. Jesteśmy zdolni do tego, aby pomagać ludziom, którzy znajdują się w ciemności. We want them to join us. My chcemy, aby oni przyłączyli się do nas. To enjoy this beautiful message together. Abyśmy mogli razem cieszyć się tym pięknym poselstwem. To live with this wonderful Jesus together. I żyć razem z tym cudownym Jezusem. Amen. Amen.